To, o czym mówiło się od dłuższego czasu, stało się faktem. Ole Gunnar Solskjaer nie jest już menedżerem Manchester United. Norweg został zwolniony po tym, jak Czerwone Diabły nie wygrały trzech ostatnich meczów z rzędu. Czarę goryczy przelała wczorajsza przegrana w Premier League. Wstydliwa porażka była zwłaszcza ta ostatnia, 1-4 na Vicarage Road z Watfordem. Wcześniej przegrał derby z Manchesterem. Przypomnę, że drużyna odpadła także z rozgrywek o Puchar Ligi, przegrywając u siebie z West Hamem. Średnio jej się wiedzie w Lidze Mistrzów, więc chciał zaradzić właściciel klubu i zdymisjonował Ole Gunnara Solskjaera. Zastępuje go na razie Michael Carrick, jego dotychczasowy asystent, ale wiele wskazuje na to, że bardzo szybko będą chcieli na Old Trafford poszukać menedżera na stałe, a nie tylko tymczasowego. Niewykluczone, że będzie nim Zinedine Zidane.